Żołnierze z Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zakończyli trzecią zbiórkę darów w ramach akcji pomocy humanitarnej dla dzieci z Afganistanu. Podczas zbiórki gorzowscy uczniowie zbierali przybory szkolne dla swoich rówieśników z afgańskiej szkoły. Każdy żołnierz, który był na misji w Afganistanie i zetknął się z warunkami, w jakich funkcjonują dzieci w tym kraju, nie pozostanie obojętny na akcje takie jak organizowana tutaj w Gorzowie, ponieważ tam w szkołach afgańskich brakuje wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Dlatego każdy gest, każda kredka, każdy długopis są na wagę złota. Zbiórka trwała od lutego do kwietnia w gorzowskich szkołach. Łącznie udało się zebrać około 7 tysięcy przedmiotów szkolnych tylko w samym zespole szkół nr 13 5700. Oprócz zbiórki w szkołach odbywały się lekcje przedstawiające życie w Afganistanie, czego potrzebują dzieci z prowincji Gazi oraz jak organizuje się pomoc humanitarną. Dzieci reagują w sposób taki, że rozkładają ręce, tak? Każdy chce, żeby wziąć je na ręce, chociaż chwilę podtrzymać. Sam byłem świadkiem różnych rzeczy naprawdę, gdzie te dzieci za butelkę wody naprawdę biegły. Rekord świata na 100 metrów. Chodzenie do szkoły w Afganistanie jest nie tylko zajęciem trudnym, wymagającym samozaparcia, ponieważ dzieci od najmłodszych lat tam już pracują, ale jest też zajęciem niebezpiecznym, ponieważ talibowie nie tolerują szkół koedukacyjnych, gdzie uczą się również dziewczynki i niejednokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, że organizowane są zamachy na te placówki. Zbiórka przynosi obustronne korzyści, uznali uczniowie, którzy włączyli się w zbiórkę. Myślę, że to jest też dla nas jakieś wyróżnienie, że my możemy pomagać tym dzieciom, naszym rówieśnikom, którzy nie mają takiej możliwości, nie dano im szansy uczyć się tak, jak my się teraz uczymy tutaj. Ta zbiórka też, to jak żołnierze pokazali nam, jak te dzieci żyją, jak funkcjonują, w jakich warunkach się uczą. My nie zdajemy sobie z tego sprawy i my nie doceniamy tego, co mamy. I to jest dla nas takie kompletnie inne spojrzenie na świat, że dla nich nie jest marzeniem mieć PlayStation, czy iPhone'a, czy nawet komputer. Dla nich marzeniem jest to, żeby mieć dostęp do wody, mieć długopis, mieć kartkę, na której będą mogli pisać. Cała ta akcja jest ważna. No, tak jak każda pomoc drugiemu człowiekowi, to i ta akcja, no, na pewno podeszliśmy do tego poważnie. I jakoś tak nikt nie protestował przeciwko temu. Na koniec spotkania przedstawiciele 12 Dywizji oraz Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wręczyli certyfikaty dla szkół biorących udział w akcji, Zespołowi Szkół Ekonomicznych, Zespołowi Szkół nr 12, Szkole Podstawowej nr 5 oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej.